Sebastian, dziękuję, kupa! Ale myślę, że tego nie będziemy stosować, co? Że będziecie fajne. Co tam za młoda? Już taka młoda nie jesteś. Ona teraz idzie do trzeciej klasy. Już masz 1,20 m masz wzrostu, nie? Możecie tam są ławy też. Śmiało, śmiało. A będziecie mieli argumenty na to, żeby powiedzieć, że tak faktycznie było. Mianowicie pierwsza rzecz, jaka tu jest... będziecie dzisiaj zjeżdżać miasto, tak? Więc jak będziecie na wzgórzu lewym... No, autobus. Dajcie tą księgę, panowie. Siadacie sobie w kręgu. Usypywały się wiece słowiańskie. Był usypany taki kurhan z kamień. To są najnowsze badania, gdzie tutaj archeolodzy do czegoś takiego doszli. I tam odbywały się wiece słowiańskie. Co to jest wiec słowiański, to zaraz sobie na ten temat pogadamy, a nawet taki wiec słowiański. Właśnie taki pierwszy gród, właśnie to w tym miejscu, co mówię. Takie pierwsze grodzisko. Ale ten gród się rozrastał coraz bardziej. Po pewnym czasie dobudowano pierwsze podgrodzie. Specjalna, żeby wam trochę... Ale tam są pokrzywne. No i co z tego? Mówię, że ma 1000 lat. No to Maciej rządzi i Maciej rządzi do końca, dzisiaj do 24 ma władzę. Jak ktoś mu tam na kolonii fiknie, to reszta musi go obronić, bo wszystkie rody się na to zgodziły, że on został księciem. Więc forma władzy, jak komuś powie, słuchaj kochany, ty mi się nie podobasz, zasłużyłeś na 10 pompek, to nie ma dyskusji. Ale nie dajemy ci słodyczy. Wszystko dajecie. Maciej, nawet słodycze jak mają, może rząd... ...35-36 lat. Oczywiście różne czynniki na to wpływały, bo i higiena, i żywienie, i wojny, tak? Ale właśnie taka była średnia. Chłopacy tak samo, 12-13 lat to już pełnoprawny wojownik, tak? Pewne funkcje życiowe musieli wykonywać wcześniej, bo tego czasu było mniej i... W ogóle, jeżeli był jakiś zagadnienie, możemy jeszcze imprezę zrobić. Zaraz Dośka przyjdzie, zatańczy. Książę wyda polecenie, nie? Książę Maciej, że mamy tańce. Całe ciało ta tarcza w zasadzie chroni, tak? Tak czy nie? Dlaczego nie chroni? A jak tak zrobię? Bardzo przydatna rzecz. Trzymasz to sobie. Lekcie, nie? Zaraz mi walczyć. Zobaczymy chwilę i zostanie lekkie. On dostał inną tarczę. Dostał tarczę okrągłą, która ma tutaj tak zwane umbo, a tu jest i macz do trzymania, tak? To jest tak, że jak tu mam pięć włożoną, żebym mi miałbym gdzie ją schować i te, ta kulka metalowa właśnie te umbo chroniło przed uderzeniami, tak? Że nie się śliska. Trzymaj tą tarczę. Teraz musisz ją założyć, bo teraz idziemy na wojnę. Tu sobie przełóż rękę, tu sobie weź topór, stań z podstawą bojową. Ja wezmę taki mniejszy toporek. I ten topór się nazywa dunem. Używali go Duńczycy, to jest taka broń właśnie Skandynawów. Nie wikingów, a Skandynawów, bo wikingowie to jest taka w ogóle profesja bardziej. Natomiast Skandynawowie, oni się tu osiedlali, oni tu funkcjonowali. Postawa bojowa z tą tarczą, czyli tarcza, dajesz radę, bo to lekkie mówiłeś wszystko. I teraz taki topór służył albo do rozbicia takiej tarczy, było uderzenie i ta tarcza miała po prostu się rozłupać, albo, jak miałeś na imię? Jak? Marcin. Jakbyś w razie tam, wiesz, żeby wszyscy zapamiętali, że walczył chwalebnie, tak? Próbował. Albo głowę mu rozwalamy, albo tą tarczę po prostu trzeba było tym toporem ściągnąć i wtedy chciał... Ty Rafał jesteś? Tak. I Rafał włócznią. Widzicie, co się dzieje? Jeden jest za wysoki, a tu jeszcze powinny być pióra albo włosie końskie. Tylko było włosie i każdy dzieciak tak łapał i zostało tak jak moja głowa. Tak? Także hełm bardzo wysoki i nie nadaje się do walki. To był taki, który miał pokazywać dowódcę, tak? Który tutaj miał rządzić.
Stawaj, stawaj, stawaj. Jeszcze raz imię? Aha, ten, Mariusz. Mariusz teraz na siebie założył, bo jeszcze na przykład skórę wilka, niedźwiedzia. Zobaczcie, te pióra dotąd, ten hełm, potęga, chłop, nie? Trzy razy taki niż kogucik jaki jest, nie? Ale on ma siłę. Miecz do przodu. Tak jak ja, ręka do przodu. Tu, widzisz jak mam rękę? I wszyscy liczą do 15. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja tak. No, odruch ma chłopak. Jak jest? No. Otwieracie oczy. Nie zamykajcie. Oddychacie. To co młodzieży z odryskami? Wiecie... Proszę, pomału, żeby wychodzić, tak? Proszę. Tak, więcej. Taka torba. Dziękuję bardzo. Słucham. Na co? Mauryciego i na koronę na głowie. Władca całej Europy przeszedł. W środku jest pan... Na tych kamieniach, tam w tamtej stronie archeolodzy oznaczyli sobie, że w tym kwartale danym były prowadzone takie, a takie badania. Ja po prostu, ja mam dom. Ja teraz jestem najczęściej z powodu podwodu, ja nie mam żadnych obowiązków, bo nie jest. Za tą panią proszę. Tak. Thank you.
Zobaczmy jak będzie. Jedno bez. Nadleciał olbrzymi ptak, usiadł na koronie tego drzewa, tego gniazda, gniezdrę to nazwę. Proszę was, i przez jakiś czas funkcjonowała ta nazwa gniezdno. Oczywiście to, co ja wam mówię, ale wiemy, że...